Siemanko, jestem Nikusek 007, a to jest The 7 Days to Die. Zaczynamy sobie o 5 rano, niedługo będzie, powinno się robić jasno. A tutaj trochę zombie nam się zalęgło. Co, no, może zacznijmy już od pozbycia się szkodników. Kurde, nie wiem ile ich tam może być, tak już trochę boję. Dobra, lecimy! Zapraszam! Było ich tylko tyle, a robiły taki hałas! Co jest? Ej, nie wiem, że się zbliżyłem w ściance, dobra. Zapraszam dalej. Ojej, no słaby moment na przeładowywanie. Bardzo słaby. Dobra. A co zrobiłem, może tak. Ojej. Lol. Tak teraz nie, to wskoczył, gdzie jest moja strzelbunia, dobra. Dobra, pani też już podziękujemy. Książka. A to się nie przydać, dobra. Dobra, z wyjściem na dwór jeszcze chwilę poczekamy. Zrobimy sobie już coś takiego na wszelki wypadek. No jak już możecie zauważyć, z moich barykad się nie zostało nic. Wszystkie zostały zniszczone przez zombie. Dobra, zniszczonego stona nie potrzebujemy. Zniszczonego cobblestone, czy tam stona, nie wiem. Nie potrzebujemy. Ale. Ojej. Ale to się nam może przydać. Okej. Drabinek przy sobie nie mam, a drabinki się mogą przydać. To sobie tutaj też to postawimy. Drabinki nam się mogą przydać, żeby uciekać w razie czego do góry. Okej. Pyk. Pyk. Cobblestone. What? To było trochę dziwne. Uiii, a tu jest jeszcze lampa. Czy ja mogę zabrać? Nie mogę jej zabrać, ale... No cóż, trzeba było się jej pozbyć. Gdyż zombie mogły sobie spokojnie przechodzić. Że przechodzić, no... Widziały... Światło. A to je chyba w jakiś sposób przyciąga, mniejszy czy większy, nie wiem. Okej, no zaczyna słońce wychodzić. Aha, no tak. Moja pułapka, czy ja mam łopatę? Czy sobie o tym pomyślałem? Nie mam, tylko patyki i siekierkę. Kurde, dobra. Nieważne w takim razie, nieważne. O właśnie, ile tam jest zombie? No tyle właśnie w nocy biega, no. A nawet i wie... Co tu mamy? Śmieci. Dobra, nie potrzeba. Czy ja mam przy sobie toporek? Mam przy sobie toporek, no zobaczymy. Wiem, że młotek bardzo szybko zabija. Młot w sumie bardzo szybko zabija te zombie, ale no z tym powinien się poradzić. Jeszcze może sobie rozstawmy trochę.
Od kiedy taki inteligentny jesteś? No jak widzimy, nie wszystko sobie dobrze sobie radzi. O, kilka ich jest. Oj, oj, oj. Byle by biegały. No ja zapraszam za kolce. Co to jest? O, bardzo dobrze, tableteczki. Słoiki są niepotrzebne. Fragment ubrania też się może przydać. Woda, dobra, nie chcę się mam marnować. Tych już ja przeszukiwałem. I coś tu było zjedzone. Co my tu mamy? To się na pewno przyda. A co do reszty, to jakoś niekoniecznie. Nie, dobra. O! Za pierwszym razem zeszło. Co z tego drofi, bo tego jeszcze nie rozumiłem. Okej, metal, bardzo dobrze. To sobie to później będę prawdopodobnie zbierał. Też nie chcę zanudzać tym takim trzaskaniem. Dobra. Ostatnim razem po prostu wyniszczyłem tutaj całą... wszystkie ściany dookoła i... budynek stał hardo. No, a upadł dopiero, gdy zniszczyłem tą lampę przed chwilą. Przez co niestety zginąłem, dobra. A co my tu mamy? Czyżby zombie? Dobra, dobra. Ładny mam budyneczek. Ojej, chodź. No chodź, kochana, chodź. Ups! Dobra, zbieramy, resztę zostawiamy. Żeby ktoś tu mi na tym spiku się do mnie nie chciał, no nieważne. Przeżyją ze mnie tą chwilę, dobra. Zbieramy. Okej. Ups, czyżby jakiś zombie samobójca? Jelonek. Dobra, nie będziemy na razie gonić jelonków i w ogóle trzeba by priorytetowy sprawy. O, właśnie. Co my tu mamy? Mamy magazynki. Dobrze, bardzo dobrze. A se wezmę. Zawsze będzie można jakoś umeblować fajnie ten domek. What? No i to było dziwne. Ale no co poradzić, dobra. Co jest? Ła! Co my tu mamy? Dobra, to się może przydać. To tym bardziej. Widzę, że z jedzeniem u mnie nie jest tak do końca. O, właśnie sobie znaleźliśmy trochę makaronu, to można od razu zjeść. I od razu... weźmiemy sobie łyczkę albo dwa wody. Więcej jedzenia. Pusta lodówka, dobra, wody aż... wodę sobie tutaj zostawimy, gdyż mam je już... albo dobra. Mam wody dużo. I wiesz, rozumiecie, zawsze sobie mam tutaj podejść. Daleko nie mieszkam, a priorytetową sprawą jest... metal. Trochę go tutaj spadło. I okej. Jeszcze troszeczkę.
Co się tam do mnie dobija? Tak więc uśmiech! Dziękuję, ślicznie dziękuję. Czy mamy tutaj kogoś jeszcze? No, można by sobie zestrzelić, zawsze zombie mniej. Aha, myślałem, że to kolce, a to tylko śmieci. No i pięknie, więcej metalu. No ale zostaw jednego jelonka. Co do jelonka, to jesteś... Byłbyś mój! Ale na szczęście... Nie ruszaj się stamtąd. No nie ma animacji, jak widać, budowania snajperki, ale... To nieważne i... Pyk. Dziękuję. Ej, błąd. Taki tip dla dla osób grających, żeby... Taki instynkt, trzeba jakby powstrzymać instynkt i po... No i nie przeładowywać po prostu po każdym strzale. Ja już niestety jestem tak nauczony i ciężko mi to czasem opanować, ale niestety... Jakby to powiedzieć, naboje się nie stakują. Przez co rozumieć można... Można stracić wiele... Można stracić trochę amunicji. O! Co możemy to weźmiemy? No proszę. Aż 7 naboi, no to nieźle, nieźle. Ła! Jest wyrzutnia rakiet! Dobra, co by tu wziąć? Co by tu wyrzucić? Drabina się nam nie przyda. I zniszczony stone też, tam się, też nam się nie przyda. Roślinkę też można wyrzucić. Dobra, naboje sobie weźmiemy. Oczywiście również. Gdyż jak mawiają, nigdy nie możesz mieć za dużo amunicji. Aha, no tak. Niestety nie zawsze to działa. Gierka, jak widzimy, no jest jeszcze w fazie alfa i ma trochę błędów. Tak samo niestety do końca dobrze nie działa stakowanie się różnych przedmiotów i często trzeba po prostu trzymać je tak po połowie. No, nieważne. Nie. I nie. Zbieramy i lecimy. Mam to. Ale tak. Można po prostu wcisnąć. Shift, escape i lecimy. Dobra. No okej, okay, wracamy sobie do domku. Naszego kochanego. Tam są jeszcze jakieś trzy kolejne. Czy ja mogę to zebrać? Bo nie ukryłem, że teraz mi się to przydało. Aha, no i widzicie, niestety już nie mogę więcej. Wcześniej miałem, ale no nieważne. Idzie. Na razie idziemy na pierwszy. What? No jak widzimy. What? Że ty kolego, żeś się wbił tędy? Nie, no to niezły jest parkurowiec. Rozumiem, że
No nieźle, nieźle, dobra. Dobra, możemy wodę do lodówki odstawić. A no proszę tutaj. LOL! O lol! Tego nie wiedziałem. Kanapy i to i tak dalej, to się zrobi później. Co tu? O dobra, no to zrobimy sobie tak. Raz, dwa, trzy chyba i raz, dwa. Dobra, mam łopatę, mam. To co za wodę może? No nie podoba mi się, że tutaj mi się zombie zrespił u góry. Albo zrespił, albo się wbił, no nie wiadomo, ale... Jeszcze chyba w tej wersji nie mieli dodawać tych takich parkurowatych zombie. Dobra, tam jest... No i dobra, kupimy sobie. Dobra. No co? Co kolejna pani? Gdzie złapami? Nie ma tak dobrze, dobra. Bierzemy troszeczkę, nie wiem, może zamiast motyki, bez sensu ją noszę ze sobą. Trochę pierniczymy jedzonka. Napijemy się trochę wody. O, weźmiemy sobie ziemi, trochę ziemi. Gdyż można będzie powiększyć farmę od razu u góry. No, jak widzicie, teraz mam pełny pasek wytrzymałości. No, wytrzymałości, no wiecie o co chodzi. I dzięki temu zbieram, znaczy wykupuję jeden klocek dirta na za jednym ruchem. Gdy będę miał go trochę mniej, to po prostu będzie mi to zajmowało już coraz dłużej. A potem tylko nawet do 5-6 ruchów. Bez sensu sobie tutaj jeszcze pogłębiej rozkopałem. Chociaż taka fosa nie byłaby głupim pomysłem. No nie no, ale nie wiem, dobrze, zaraz już będę myślał nad tym bardziej. Na razie trzeba wykopać na pierwszy poziom. No i widzicie, już teraz zaczynam wykopywać na dwa ciosy, dwa ruchy łopatą. A później będę wykopywał już nawet, no na więcej. Kilo w dłoń. Cóż tam się dzieje? Słyszę, iż ktoś krzyczy. No cóż, jak widać, życie zombiego mu nie odpowiadało i postanowił ze sobą skończyć. No nieważne. Czy one się biją w dwóch? Nie, to tylko po prostu mu nie odpowiada ta ściana, no. Może mu nie pasuje kolor, dobra. Ja przepchnąć tego nie mogę, ale wiem o tym, iż zombie przepychać to mogą. Tak więc nie wiem, postawimy sobie najprostszy materiał, którego zombie już nie powinny móc przepchnąć, żeby... A coś sprawdźmy. Tak.
Ja jeszcze nie mam takich. Aha, no dobra, no nie mam już krawera. Chciałem sprawdzić, czy mogę go jakoś tak postawić, żeby... Cześć. No mam jeszcze dwa gravela. Dwa klucki gravela by się przydały. Nie, gravel zawsze spada, dobra. Zawsze się może przydać, chociażby do tego, żeby załatać tą brzydko wyglądającą dziurę. To mamy dobra, lecimy dalej. Bardzo prostym sposobem, żeby uzupełnić tą wytrzymałość, po prostu picie wody. Lecimy, ej, hop, i hop, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Dobra, no to raczej bym... Mimo, że... Dobra, nie mogę tego podnieść. Mimo, że wyżej nie będę na to wchodził, gdyż... Może to zabić gracza w sumie jednym ciosem, o czym się raz... Znaczy jednym... No, jednym stąpnięciem na to może już zabić. Teraz się przekonałem, gdyż po prostu coś mi przyblokowało i sobie postawiłem to... Niefortunnie pod nogami. No i... Śmierć na miejscu. Nie miałem co prawda chyba wtedy pełnego życia, ale... Ponad 3/4 na pewno. Kiedy będzie 18:15. Dobra. Zaraz będziemy kończyć. Tutaj już... A nie, prawie bym to wlazł, nie byłoby fajnie. Dobra, kolejny łyczek, no brawo, brawo, pokopnę sobie tego, piasek kilofem, brawo, brawo. Dobra, czy ja w tym momencie wziąłem, że są... Nie no, oczywiście uznałem, że drabina będzie mi niepotrzebna i ją wywaliłem. No tak. Chyba w tym domu, dobrze pamiętam. To powinno być tutaj. Gdzie nawet chyba w tym biurku. Tak, jest moja drabina. Dobrze, idziemy. Wracamy sobie do domku. Ojej, czym tylko zdążył to obstawić. Dokładnie, gdyż raz nie obstawiłem i skończyło się tak, że zombie mi się. Prawie, że do środka przedarły. No i taki podwójny płotek z tych... Z tych naprawdę dużo zombie jest w stanie wybić. Wiele razy mi to pomagało. I po prostu następnego dnia sobie stałem tu znowu i nie wiem, wybijałem z 2-3 zombie, które po prostu udało się przeżyć, a tak to... Ale fart, że to nie było tych kolcy. No, rozstawimy sobie tak, nie będziemy niszczyć ogólnego wyglądu przecież, no nie? Dobra, na razie trzeba rozstawić tutaj, bo bardzo często... Aha, właśnie. Póki to mam, to trzeba będzie ustawić w tym miejscu, gdyż on... Gdyż zombie zdarza się bardzo często przesuwać ten samochód. A sobie na przykład na niego włazić i, nie, i omijać moje wymyślne pułapki. Z tej strony jest na razie dobrze. Ojej, no ja niestety nie mogę wskoczyć. To ja chyba go przesunąłem kawałek, jeśli się nie mylę. Albo mi się uda, albo przesunąłem. Tak, chyba tak. Chyba go kawałek tego przesuwa? Może ja nie mam, aż z shotguna chyba da się go przesunąć.
Dobra, on się zniszczył bardziej, lubi się dwa. Oho, mam pomysł. Mam pomysł, od razu szybki teścik, pyk. Pyk. Say hello to my little friend. Nie o tym chodziło. No niekoniecznie o to mi chodziło. Ale przynajmniej wiem, że zombie, że samochody wybuchają. Dobra, oby się zachowały też płotki i... Dobra, zachowała się większość rzeczy. Tak, już... No. A, widzieliście te stalowe ręce? No, no cóż, no nie zawsze wychodzi. Dobra. Aha. Co do śmierci, to przedmioty tylko w tym pasku wypadają, a te, co są mamy tutaj, zostają z nami. Dobra, godzina 20:40. Będę się powoli z wami żegnał, tylko rozstawię to do końca. I będziemy się widzieć trzeciego dnia, o ile coś się nie wydarzy w nocy. Dobrze, dobrze. Jeśli byś... No coś mi ta końcówka nie za bardzo wychodzi. Dobra, no aha, jeżeli byście, o czym to ja mówiłem, aha, no jeżeli byście mieli jakiekolwiek informacje o tym, kiedy twórcy planują wypuścić drugą część Alfy, czy cena się zmieni, czy coś, no to piszcie w komentarzach. A w tym czasie się z wami żegnam. I widzimy się kolejnego dnia. O fuck! O fuck! Dobra już! O fuck! O fuck! Nie! Dobra, już uciekam. Tu chciałem sobie spokojnie pobiegać, ale widzę, że tutaj nie można się tak bawić. Dobra. O kurde. Uciekamy sobie do góry. I kulturalnie kończymy następny dzień, kolejny dzień naszych zmagań. Dzięki, że ze mną byliście po raz kolejny już. Więc co, no jak się wam podobało, to łapkujcie. Komentujcie oczywiście, subskrybujcie kanał. Dzięki wielkie. Nara.